nieważne. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I ostatnio wbił pierwszy odcinek z Hello Neighbor, który bardzo wam się spodobał. I bardzo mnie to cieszy, bo gra też mi się bardzo spodobała. Oczywiście, że mi się spodobała. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Hello Neighbor. Pod ostatnim odcinkiem prosiłem was, mówiłem, żeby pojawił się drugi odcinek, czyli właśnie ten. Macie wbić 200 łapek. Na moment, kiedy to nagrywam, jest 390. Wow! Naprawdę wow, wielkie dzięki, szkoda tylko, znaczy przepraszam was, że musieliście czekać 2 dni bodajże na kolejny odcinek, czy nawet 3, ale z powodów osobistych nie miałem jak tego nagrać wcześniej, ale już jest i zamierzam dzisiaj zrobić rzeczy, które wy mi powiedzieliście, więc myślę, że będzie naprawdę ciekawie. A teraz, wiadomo, intro! Dobra, jesteśmy już w grze i okazało się niestety ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że gra się nie zapisuje. Byłem pewien, że wszystko się zapisuje, aczkolwiek już wiem, że się nie zapisuje. Powiedział mi to sam Mati, więc tak to raczej jest. Oczywiście możecie też sprawdzić serię u niego na kanale. Bardzo serdecznie was zapraszam. Ja pewnie też bym oglądał, gdyby nie to, że na razie wolę sam i z wami tutaj tą grę przejść. I dzisiaj mamy do zrobienia kilka rzeczy. Najbardziej przeraziło was, znaczy najwięcej z was pisało mi, żebym zrobił to strumno. Mati też powiedział, że to jest dość istotne, więc już wiem, jak to zrobić. Powinienem sam na to wpaść. W ogóle dużo rzeczy było, które wpadłem dopiero podczas montowania, kiedy to oglądałem. I na przykład wiem, że żeby tą trumnę zrobić, to powinienem postawić taki dzwoneczek, bo nawet na rysunku był ten dzwoneczek i sam mówiłem o tym dzwoneczku, że jak kiedyś zmarli, robili takie groby, bo były przypadki, kiedy chowano żywe osoby, tak? I tym dzwoneczkiem one wtedy sobie tam robiły i tyle było, i je wyciągali. No i właśnie tutaj też taka trumna była, ale chodzi bardziej... Czy on tam stoi? Nie. Ale chodzi o to, że muszę zawiesić ten dzwoneczek, wtedy podobno łopata się wykluje z tego miejsca i będzie można... A to tak hałasuje, to jakiś pociąg jest po prostu. O, jest tutaj. Znowu myję. Więc to jest jakiś pociąg, a ja się cały czas zastanawiam, co tak hałasuje. Więc chodzi o to, że musimy coś z tej trumny odkopać. Podobno będzie tam jakieś coś i to musimy zanieść do tego pokoju na górze, do tej szkoły i wtedy rozwiązać zadania na tablicy. To brzmi dość dziwnie, bo nie wiem, w jakim sposób miałbym rozwiązać tutaj w tej grze zadania na tablicy, ale myślę, że to zrobimy. No i co? Myślę, że jak zawsze wejdziemy kotłownią, wyłączymy ogrzewanie i pójdziemy dalej. No ja już mam lekkie ciarki, ale też musimy znaleźć dzwoneczek, tak? Bo pamiętam pierwszy raz, jak tutaj byłem, to dzwonek był na górze. Nieważne! On idzie na górę, patrzcie, dobra? Pobieg na górę, więc teraz myślę, że spokojnie mogę wejść. Może nie tak spokojnie, jak myślałem, ale mogę wejść. I mogę pobiec na górę. Dobra, rekin nie działa, mam dzwoneczek. Ale teraz jak zejdę? Dobra, wyjdę teraz z domu. Wyjdę z domu i zaniosę dzwoneczek do siebie, żeby mieć dzwoneczek. Czemu on lata? Co się dzieje? Dobra, rzućmy go tutaj i prześpijmy się. Gdzie jest dzwoneczek? A, tu jest dzwoneczek. Dobra, weźmy znowu dzwoneczek i spróbujmy wejść. Okej, i gdzie była ta trumna? Tutaj jest zamknięta. To gdzie była trumna? Boję się. O, podobno można blokować rzeczy. Dobra, jesteśmy. Wszystkie drzwi tutaj są zablokowane. Jak się tego jak to się robi? Okej, faktycznie, to działa. Patrzcie. Mamy łopatę. Boję się. Boję się! Mam takie ciary, że ja pierdolę. O, kopiemy. I co teraz? O, okej, dobra. Udało się.
Weźmy manekina. I co, zanieśmy go do domu? Boję się! Którędy wyjść? Najgorsze jest to, że ja go słyszę. Ja pierniczę! Co to za dźwięk? Co to jest za dźwięk? Mam tu tak głośno tą grę, że ja nie, po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Dobra, on tutaj jest. Idziemy spać. Pierwsze co? Trzeba wyłączyć prąd. Tutaj jest pułapka. A nie no, ja w sumie chcę, żeby ta woda działała. Ja pierniczę. Nie, tędy nie wejdę. Dobra, biegniemy jak najszybciej na górę. Bo na górze. Na górze musimy. Ha, kurde, nie wyłączyłem tego. No nie! Ale mam nadzieję, że będzie dalej. Nie mam nic? Nie mam nic. To gdzie są te rzeczy? No przeskocz! Dobra. Nie mam pojęcia już, co mam zrobić w tej grze. Jest ciężko. Mi jest przynajmniej za ciężko. Wiem, że dla wielu ta gra jest przecież taka łatwiutka. Ale nie dla mnie. Naprawdę nie mam pojęcia, co mam zrobić. No to pięknie wpadłem w pułapkę. Odkopmy to po raz tysięczny. Mamy ją. I teraz. Teraz, żeby w nic nie wpaść. Dobra, nie ma go. Wodę by się przydało włączyć. Gdzie on jest? Zawsze go było pełno. Może znowu się gdzieś zbugował. Dobra, i teraz. Jak mogę to... Wyrzućmy to, wyrzućmy to. Postawmy naszą panią. I teraz podobno coś miało się wydarzyć, tak? To, że oni mieli już nie rzucać tymi. Ja teraz mam rozwiązać równania. Dobra, 1 plus 4 to 5, więc weźmy 5. Jak mam to zrobić? Nie mam pojęcia, jak ja to mam zrobić. Udało się! Po godzinie! Jezus! Jak mnie ta gra wkurza! Nie mogłem! Stałem tutaj przez 15 minut i próbowałem to wrzucić, nacisnąć. Nic się nie dało zrobić, a teraz się udało. No i czemu? Mam dość tej gry, naprawdę! Gram w to od ponad godziny. No tutaj 3 i tutaj 7 minus 5 to 2. I 3 plus 1 to 4 i 2 razy 4 to 8. Kurde, 8 i powie... Jest! I co? Dostałem spluwę, tak jest. I teraz z tą spluwą kazaliście mi iść. Tylko, kurde, czy on gdzieś tutaj jest? Nie widać go. Kazaliście mi iść tutaj. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Aha, dobra. Dobra, no teraz kminię. Muszę do nich strzelać po prostu. Bo nie mogłem na to nacisnąć, ale... Mam dość tej gry. Na dzisiaj i na zawsze. Nie wiem, ile lajków byście musieli wbić, żebym ja znowu chciał w to zagrać. Mam nadzieję, że nie przyjdzie tutaj zaraz. Co tutaj jest? A tu jest klucz! Okej. Czyli po to ja byłem w to grać. Tylko do czego to może być klucz? Dobra, whatever. I tak będziemy musieli to zagrać od nowa. Więc po godzinie grania mam już dość. To już by było na tyle. W poprzednim odcinku kazałem wam wbić 200 łapek, żeby był następny. Wbiliście 390, więc myślę, że 350 to jest taki minimalny próg, jaki macie wbić, żebym ja dalej w to grał. Bo naprawdę było ciężko. Było ciężko. No może 300, ale 350 raczej. Raczej tak. 300 będzie odcinek, jak będzie, ale wolniej, a 350 to za kilka dni, za 1-2 dni wam wrzucę. Na dzisiaj to już wszystko, naprawdę. Sorry, że tak wyszło i sorry, że byłem mniej energiczny, ale po prostu dawno się tak nie wkurzyłem.
Na dzisiaj to już wszystko. Zostawcie suba, lajka, łapkę w dół, jeżeli wam się nie podobało. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.